Cześć, z tej strony Wojciech Rubin, niezależny mentor i pionier nowoczesnego network marketingu. Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Network Marketing Pro. Tą nazwę wybrałem wspólnie z moją społecznością na Instagramie, także jeżeli chcesz współtworzyć odcinki do tego podcastu i być na bieżąco, co się dzieje w kuluarach, to koniecznie zapraszam Ciebie na mojego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą aż 6 kluczowymi elementami, które zapewnią Ci ogromną przewagę w branży network marketingu w 2024 roku. Jestem przekonany, że jeżeli nawet trafiłaś bądź trafiłeś na ten materiał rok później, to również te metody i wskazówki będą na czasie i na 100% pomogą Tobie rozwinąć Twój biznes. Zapnij więc pasy, przygotuj koniecznie coś do notowania i być może coś ulubionego do picia. Niekoniecznie polecam, żeby był to alkohol i lecimy z tematem. Na wstępie chcę zaznaczyć, że to, co tutaj mówię, to moja perspektywa i wiedza, którą zdobywałem podczas mojej już ponad 5-letniej przygody jako niezależny trener i mentor w tej branży, a nie chęć udowodnienia swojemu ego czy komukolwiek, kto tego słucha, że pozjadałem wszystkie rozumy, bo nie o to tutaj chodzi. Jestem jak najbardziej otwarty na dyskusję i Twoje spostrzeżenia. Jednak zapewniam Cię, że znajdziesz tutaj dla siebie mnóstwo wskazówek, o których jestem całkowicie przekonany, że nigdy wcześniej nie słyszałaś czy nie słyszałeś. Dlatego nastaw się na to, że Twoje emocje oraz dotychczasowa wiedza na temat budowania biznesu MLM, szczególnie w internecie, zostaną tutaj na pewno w bardzo wielu kwestiach podważone. Daję Ci jednak słowo, że tylko i wyłącznie na Twoją korzyść. Z racji tego, że pomagam networkerom budować biznes online, skupię się tylko i wyłącznie na tej kwestii. Niektóre kwestie z bardzo dużą skutecznością będziesz mogła przenieść również na działania offline'owe. Jeśli chcesz być na bieżąco, to pamiętaj o zostawieniu swojego suba i łapy w górę, aby pomóc mi jako twórcy i być po prostu na bieżąco. Dobra, zaczynajmy więc i przechodzimy do pierwszej rzeczy, która w 2024 roku jest niezbędna do tego, aby Twój biznes oraz zarobki w branży network marketingu rosły tak, jak tego chcesz, a nie stały w miejscu bądź mozolnie szły do przodu. Punkt numer 1. Budowanie marki osobistej. Zaczynamy od najważniejszego. Budowy Twojej marki osobistej w świecie online. I nie mówimy tu o banalnych logach czy kolorach, na których wiele osób skupia całkowicie niepotrzebnie swoją uwagę na początku. To są niuanse, które możesz na spokojnie zacząć rozwijać i dodawać w procesie jej budowania. W 2024 roku i latach kolejnych to odkrycie swojej prawdziwej jaźni i dzielenie się z nią całym światem da Tobie przewagę rynkową, której nikt ani nic nie będzie Ci w stanie odebrać. Nie ma tutaj miejsca na sztuczność i standardowe schematy. Zauważ, że wielu przedsiębiorców, między innymi takich jak ja, opierają swoje działania na swoim imieniu i nazwisku. I nie chodzi tutaj o to, żeby biznes budować w oparciu na firmie, a że to Ty jesteś firmą sam czy sama w sobie.
o czym oczywiście zaraz porozmawiamy dalej, żeby ci to jeszcze bardziej zobrazować i wyjaśnić. Kontrowersyjna myśl? Opuść swoje maski i pozwól ludziom zobaczyć prawdziwego ciebie. Era tego, że ludzie dołączają do samej firmy, już dawno minęły. Na rynku jest zbyt duża konkurencja firmowa i w tej batalii nie wygrasz samym produktem czy usługą. Te czasy się skończyły, czy ci się to podoba, czy nie. Oczywiście możesz walczyć z wiatrakami, ale czy to na pewno ma sens? Rozwiązaniem jest właśnie twoja autentyczna marka osobista w świecie online. Koniec, kropka. To dzięki niej jesteś w stanie się wyróżnić na tle coraz większej konkurencji w tej branży. Wiesz, co jest najcenniejszą walutą w obecnym natłoku informacji oraz zabieganiu o twoją uwagę dosłownie każdego twórcy w social media? Zaufanie. W marketingu internetowym istnieje schemat, który polecam ci zapisać i dosłownie wytatuować na swoim czole, jeżeli faktycznie zależy tobie na zarabianiu dobrych pieniędzy w tej branży i zapamiętać go do końca swojego życia, którego życzę ci oczywiście jak najwięcej w dostatku, szczęściu, zamożności i radości. Gotowy? Ten schemat brzmi: poznaj, polub, zaufaj, zapłać. To idealnie obrazuje to, o czym mówiłem na samym początku. Jeśli chcesz, aby twój odbiorca dołączył do twojego zespołu lub kupił twój produkt bez żadnych lub większych oporów, musisz dać się mu najpierw poznać, następnie polubić i, co oczywiście poprowadzi do zaufania. Inaczej twój proces rekrutacji czy sprzedaży będzie bardzo mozolny i daje ci 100% gwarancji, że wkurzający i męczący, żeby nie powiedzieć brzydziej, wkurwiający i wypalający twoich odbiorców. Oczywiście budowanie marki osobistej w social media to proces i nie licz na to, że dam ci tutaj jedną magiczną kapsułkę, która spowoduje, że jutro zaczniesz rekrutować i sprzedawać niczym Apple swoje sprzęty czy Elon Musk swoje elektryczne samochody. Jednak gwarantuję ci, że jeśli wszystko, co przekażę ci dalej w tym podcaście, zaczniesz systematycznie wdrażać na swoich social mediach, to podziękujesz mi i przede wszystkim sobie, bo o ciebie tutaj chodzi, znacznie szybciej niż myślisz. Dla twojej bardzo dobrej wiadomości powiem ci, że masz przezajebistą przewagę, że tutaj jesteś, tego słuchasz. Wiesz dlaczego? Ponieważ na ten moment, czyli styczeń 2024 roku, czyli początek roku, gdy ten podcast ma swoją premierę, ponad 99% marketerów sieciowych nie buduje swojej marki osobistej w social media. Zakładam, że nawet jeżeli słuchasz go później, to nadal jeszcze co najmniej pewnie z 90% osób tego nie robi. A nawet jeśli to robi, to robi to, mówiąc wprost, cholernie nieskutecznie, skupiając się tylko na nachalnej sprzedaży, rekrutacji i innych brutalnie bzdurnych oraz nieskutecznych strategii wprost ze średniowiecza, które na obecnym rynku oraz ery wartości nie mają już żadnej racji bytu. Ale o tym porozmawiamy jeszcze w dalszej części dzisiejszego odcinka. A teraz przechodzimy do drugiej mega kluczowej wartości, która jest niezbędna przy budowie twojej marki osobistej w networku w najbliższych latach, jeżeli faktycznie chcesz tutaj zarabiać dobre pieniądze, a głęboko wierzę, że skoro tutaj jesteś, to na pewno tak jest. Punkt numer 2. Grupa docelowa. Ten temat, gdy tylko o nim mówię, przyprawia mnie o przyjemne dreszcze.
na każdym swoim szkoleniu, konsultacji, kursie, czy nawet mojej książce Komunikacja z serca do serca, do której link znajdziesz w opisie i tam dowiesz się dokładniej, jak taką grupę docelową ustalić i jak skutecznie się komunikować ze swoimi odbiorcami tak, żeby to było skuteczne. Znajdziesz oczywiście link do niej w opisie. Trąbię o tym od ponad 5 lat. Ustal swoją grupę docelową. Chcesz mieć efekty w networku online? Odpowiedz sobie na niby potencjalnie proste, jednak dla wielu całkowicie lekceważone pytania. Do kogo chcesz docierać ze swoim przekazem oraz kto cię naprawdę potrzebuje? Zapewne marzysz o sukcesie w MLM online, cudownych osobach w twoim zespole, świetnych zarobkach i wolności, którą jak najbardziej można w tym modelu biznesowym wypracować. Słowo wypracować jest tu słowo kluczem. Żeby to wszystko osiągnąć, czy tego chcesz, czy nie, musisz zrozumieć i ustalić, kto rzeczywiście potrzebuje twojej oferty, a przede wszystkim, i uwaga, to będzie bardzo ważne, z jaką grupą ty najbardziej się utożsamiasz. Wielu networkerów, którzy działają lub próbują działać online, starają się zbawić wszystkich, niczym Teresa z Kalkuty. A to prowadzi do tego, że twój przekaz niknie w gąszczu innych twórców. Uwierz, że nawet papieru toaletowego nie używają wszyscy. Badania mówią, że aż 2/3 Azjatów go nie używa, więc próbując sprzedać papier toaletowy Azjatom, sam stawiasz się z automatu na przegranej pozycji. Jest to oczywiście przykład, tylko aby ci zobrazować, że nie liczy się tutaj, co ty uważasz za słuszne i skuteczne, a to, co mówi rynek. W marketingu internetowym działa to tak, że im węziej ustalisz swoją grupę docelową i przekaz do niej, tym masz zdecydowanie większe szanse, że ludzie z twojej tak zwanej niszy zaczną na ciebie zwracać uwagę. Pamiętaj, że w social media, działając w networku, jesteś tutaj po to, żeby robić biznes i zarabiać pieniądze, a nie zbawiać cały świat. Co jest niemożliwością. Skąd to wiem? Przede wszystkim z własnego doświadczenia i doświadczenia moich klientów. Kiedyś starałem się zbawić każdą osobę, która po prostu chce zarabiać przez internet. I wiesz, czym się to skończyło? Zerową sprzedażą i zerową ilością klientów. Dlatego między innymi mój podcast kierowany jest właśnie do networkerów, a nie do osób z innych branż. Działa to na zasadzie tak zwanego odkrojenia sobie jednego kawałku z tego wielkiego tortu, jaki daje internet, i skupienie się tylko i wyłącznie na nim. Pamiętaj, że to, co tutaj podaję, to są przykłady, a nie wyrocznia dla ciebie. Nie zapominaj jednak o tym, co mówiłem wcześniej. Grupa docelowa ma być dopasowana pod ciebie, a nie odwrotnie. Działając w networku, stoisz w o tyle zajebistej sytuacji, że ta branża rozwiązuje 2, a często nawet 3 główne problemy ludzi. Czyli brak kasy, brak czasu, brak zdrowia. Dlatego wachlarz grup docelowych jest tutaj dosłownie nieograniczony. To, jakie ci polecam dla przykładu, aby łatwiej było tobie ustalić twoją grupę docelową, to już ci podaję. Zamiast przykładowo trafiać do kobiet czy facetów pracujących na etacie, kieruj swój przekaz do nauczycielek albo jeszcze węziej, do nauczycielek matematyki lub jakiegoś innego przedmiotu. Tak samo, zamiast trafiać do młodych kobiet czy facetów, lepiej kieruj swój przekaz do osób, które studiują na Politechnice, a może bardziej na uniwerku. Pamiętaj, że każde zawęzienie przekazu będzie bardziej trafiało do tych osób, do których wybierzesz. Obrazując to jeszcze bardziej, być może jesteś fryzjerem, więc
Kieruj swój przekaz do fryzjerek, księgowych, nie wiem, kimkolwiek i jesteś, ale to, jakie ty masz wartości, jakie ty masz doświadczenia, pozwoli ci się bliżej utożsamić z twoją grupą docelową i co najważniejsze, oni zaczną zwracać na ciebie uwagę. Wiem, że mojego podcastu nie będą oglądali przedsiębiorcy, czy sportowcy, czy księża i jest mi z tym całkowicie okej. Bo moją grupą docelową są network marketerzy. A propos sportu, być może ćwiczysz jakiś sport, więc twoją grupą docelową mogą być również osoby, które również to robią. Chodzisz na siłownię, piłkę nożną, jakieś sztuki walki czy cokolwiek innego, to może być twoja idealna grupa docelowa. I co lepsze, świetnie to możesz pokazywać na swoich social media, o czym pomówimy dalej. Pamiętaj, że twoja grupa docelowa nie musi być nie wiadomo jak potężna. Ważne, aby była dobrze sprecyzowana, co nie dość, że ułatwi tobie pracę, jak i twoim odbiorcom możliwość zainteresowania się tobą oraz tym, czym się zajmujesz. Teraz łyczek wody. I wiem, że może brzmieć to dla ciebie tak ciężko do zrozumienia, jednak daję ci słowo, że im węziej będziesz kierował swój przekaz i właśnie odrzucisz chęć zbawienia wszystkich, to zobaczysz, że twoje efekty, twoje zaangażowanie na social media zaczną rosnąć, ponieważ konkretna grupa odbiorców, której nie potrzebujesz naprawdę nie wiadomo jak wielkiej, zacznie po prostu w naturalny sposób interesować się tym, co robisz, bo będzie to spójne z tym, co oni robią. Dlatego usiądź, bo to jest praca do wykonania dla ciebie. Ja za ciebie tego nie jestem w stanie zrobić, bo nie jestem w stanie wejść w twoje buty. Oczywiście, jeżeli być może masz jakieś pytania, to napisz do mnie na maila wojciechrubin1991@gmail.com i postaram ci się jakoś pomóc. Jednak najważniejsze jest to, żebyś ty sama wczuł w to, jaka grupa docelowa, jaka grupa osób jest najbliższa twojemu sercu, jakie oni mają wyzwania, jakie oni mają problemy i właśnie tym dzielić się później na social media. Zresztą o produkcji treści jeszcze tutaj troszkę porozmawiamy. Dobra, temat grupy docelowej mamy za sobą, więc przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej kwestii. Trzecim punktem jest tak zwany content marketing, czyli treści, o których właśnie już wcześniej wspomniałem, które należy publikować na swoich social media właśnie dla swojej grupy docelowej. Bo dodawanie treści po to, aby je tylko dodawać, nie ma najmniejszego sensu i jest stratą twojego cennego czasu i twojej cennej energii, czyli twoich dwóch najważniejszych wartości w twoim życiu. W erze informacyjnej nie wystarczy jedynie dostarczać wartościowej zawartości. Musisz budzić emocje, inaczej przepadniesz. I to budzić emocje właśnie w konkretnej grupie docelowej. Nie bój się kontrowersji w swoim content marketingu. Czas pożegnać nudne zdjęcia z opisami produktów czy sztuczne uśmiechy, które nic nie wnoszą dla osób po drugiej stronie. Wiele osób działających w MLM nadal uważa, że przyciągnie do swojego biznesu wymarzonych partnerów oraz klientów poprzez wrzucanie cudownych informacji o firmie, produktach, eventach itd. Nie mówię, że twoja firma czy eventy są złe, bo pewnie tak nie jest. Chcę ci jednak uświadomić, że ludzi po drugiej stronie całkowicie nie interesuje to, jakie twoje produkty mają składy, czy że event był mega zajebisty, bo dla odbiorcy jest to nudne i co lepsze, może on poczuć się nawet gorzej, a poprzez tak częste tego typu praktyki ludzie mają dosłownie odruch wymiotny, gdy widzą takie rzeczy. Wiesz dlaczego tak jest?
ponieważ MLM niestety jest tym aż nadto przesycony i ludzie się już tego całkowicie nie kupują, ponieważ w ich umysłach od razu idzie kategoryzacja. Aha, dobra, to jest na pewno znowu ta osoba, która się tylko sztucznie uśmiecha i mówi, że wszystko jest możliwe, wszystko jest zajebiście. To już nie działa. Dlatego właśnie rozmawiamy tutaj o marce osobistej oraz treściach dopasowanych, mówię to już któryś, ale będę to powtarzał i to podejrzewam, że w każdym podcaście, pod konkretną grupę docelową, które naprawdę wzbudzą ich ciekawość oraz emocje i wniosą realną wartość w ich życie. Zastanów się teraz czysto logicznie. Dlaczego obserwujesz konkretne osoby na social media? Dlatego, że non-stop mówią ci o wspaniałości swoich produktów czy firmy i pompują tym swoje ego? Czy dlatego, że wnoszą do twojego życia wartość oraz wzbudzają twoje emocje? Odpowiedź jest raczej prosta. Dlatego, jeśli chcesz, aby osoby z twojej grupy docelowej zaczęły ciekawić się tobą i tym, co robisz, zacznij produkować content z myślą o, uwaga, ich potrzebach, a nie twoich wybujałych wymysłach. Uwierz mi, że nie nagrywam tego podcastu, żeby nakarmić swoje ego i potem chodzić po lesie i klaskać uszami, jaki to ja i moja firma oraz produkty są zajebiste. Chociaż wiem, że w istocie rzeczy tak jest. A po to, żeby Tobie, podkreślam, Tobie, mój drogi odbiorco, dostarczyć wartość oraz emocje, co dopiero w dalszej perspektywie ma prawo przełożyć się na Twoje zaangażowanie, zaufanie oraz jakikolwiek zakup. Jestem przekonany, że wyłączyłbyś ten podcast po pierwszej minucie, gdybym zaczął tutaj eksponować swoje produkty i usługi, zamiast skupił się na przekazaniu Tobie jak najlepszej wartości, która pomoże Tobie rozwinąć biznes. Dokładnie tak samo, a przynajmniej podobnie ma wyglądać u Ciebie. Postaw swojego odbiorcę i jego potrzeby na pierwszym miejscu, a sprzedaż czy rekrutacja staną się po prostu formalnością oraz naturalnym, samonapędzającym się procesem. Słowo proces znowu tutaj podkreślę. Jak to ma wyglądać w praktyce? Dostarczaj osobom z twojej grupy docelowej tipy dotyczące tego, jak mogą bardziej efektywnie ćwiczyć, zarządzać sobą w czasie, taniej podróżować. Poruszaj tematy tabu, czyli na przykład mów głośno, że oglądanie telewizji to bzdura i strata czasu, podając przykłady, dlaczego tak jest. Podważaj utarte schematy i nie bój się mówić o mitach panujących w konkretnej twojej niszy. Na przykład, że studia nie zapewnią ci dużych pieniędzy, czy faszerowanie się przetworzonym jedzeniem to trucizna. Pamiętaj, że wszystko ma być dopasowane pod twoją grupę docelową, żeby ich to ciekawiło. Dlatego tak ważne jest, żeby ta grupa docelowa była dobrze ustalona pod ciebie, pod twoje zainteresowania, bo wtedy będziesz wiedziała, jakie dokładnie tematy będą interesowały odbiorców po drugiej stronie. Dobra, lecimy dalej, przechodzimy do kolejnego punktu, w którym przybliżę ci bardziej emocje, które są kluczowe w twoich treściach. Punkt czwarty. Dwa rodzaje emocji, których nie powinno zabraknąć na twoich social media w networku. Skupimy się tutaj na dwóch głównych emocjach z dość dogłębnych ich omówieniem. Bez skojarzeń tutaj proszę. Pierwszą emocją, którą zdecydowanie polecam stosować w swoim przekazie, jest już wcześniej wspomniana kontrowersja. Kontrowersja zawsze się dobrze sprzedaje. A pamiętajmy, że network marketing to biznes, a biznes bez sprzedaży nie funkcjonuje. Osobiście jednak nie polecam ci na siłę trzymać się kontrowersji i naginać rzeczywistości, bo to moim zdaniem głupota.
Jednak odrobinę nuty kontrowersji w przekazie na pewno ci nie zaszkodzi, a z czasem możesz ją według swoich wartości zwiększać. Przykładowo, kierując do jakiejś grupy osób, kierując przekaz do pracującej grupy osób na etacie, niech tym razem będą to na przykład policjanci, którzy również są świetną grupą docelową do networku. Szczególnie jeśli sam przykładowo pracujesz, bo pracowałaś w tej branży. Sam zresztą osobiście znam policjantów, którzy pracują w network marketingu. Możesz śmiało powiedzieć coś na zasadzie: policjancie, znasz to beznadziejne uczucie jeżdżenia radiowozem bądź chodzenia po krawężniku po mieście i szukanie na siłę jakiejś grupki osób, która pije browarkę w parku, gdzie tak naprawdę wolałbyś teraz robić zupełnie coś innego niż w cudzysłowie bawić się w zbawianie świata? Mam dla ciebie rozwiązanie. Przeczytaj ten wpis do końca. Jestem przekonany, że większość policjantów świetnie ciebie zrozumie i zainteresuje się tematem, co masz dla nich do przekazania. Może to być też coś na zasadzie: jak jeżdżąc radiowozem po mieście bez większego celu zacząć budować swoją drugą emeryturę w świetnym towarzystwie, robiąc to całkowicie online. Czujesz te emocje? Taki przekaz możesz dostosować do każdej grupy docelowej, która oczywiście musi być twoja. Następnym rodzajem emocji jest rozrywka. Budując network i swoją markę osobistą w tej branży, w social media, bardzo dobrze byłoby, gdyby twoi odbiorcy poznali również ciebie od strony rozrywkowej. Bardzo fajnie jest pośmiać się sam z siebie, czy właśnie nawet z zawodu, który obecnie wykonujesz, bo to bardzo ociepla twój wizerunek. Ja sam się często śmieję ze sobą, że jestem szkoleniowcem, który zarabia na tym, że mówi: och, ale bardzo skomplikowana praca, ha, ha, ha. No tak, tylko że ta skomplikowana praca polega na tym, że trzeba zbierać od groma doświadczenia, wiedzy, układać to w procesy, ale pośmiać się zawsze jest fajnie. Dlatego zawsze powtarzam, że tak zwane wyjęcie kijeczka z tyłeczka na social media nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziło. Oczywiście nie mówię tutaj, że od razu masz tańczyć czy robić jakieś mega kabarety, które zresztą sam kiedyś w przeszłości robiłem, jeśli tego nie czujesz. Jednak nuta rozrywki zawsze jest dobrze i mile widziana przez twoich odbiorców. Tutaj możesz jak najbardziej wykorzystywać różnego rodzaju trendy, które dają ci dosłownie gotowe rozwiązania, jak przyciągnąć uwagę twojego odbiorcy. Wystarczy, że zaczniesz obserwować konta osób, które zajmują się tworzeniem marketingu internetowego i dosłownie inspirować się od nich i dostosowywać to pod swoją branżę. Tutaj nie ma jakoś nic bardzo skomplikowanego. Ciekawą opcją jest też przykładowo stworzenie tak zwanej postaci alter ego, czyli wykreowanie swojej drugiej tożsamości w social media, która będzie miała nadane przez ciebie imię i cechy i będzie mówiła na przykład na temat twojej branży jakieś drobne żarciki czy inne niuanse, które idealnie wpasują się wśród odbiorców z twojej niszy. Przykładem mogą być też na przykład porównania typu oczekiwania vs rzeczywistość. Na przykład oczekiwania zarobków przed studiami, a rzeczywistość po. I na przykład filmik na kasie w Biedrze czy Żabce. Oczywiście nie mam osobiście nic do kasjerów z Biedry i Żabki, ale na pewno wiesz, o co chodzi. Dystans, dystans, dystans i jeszcze raz dystans. Nie spinaj się tak. Pamiętaj, że biznes to oczywiście jest gra w zarabianie pieniędzy, ale to ma też być po części dobra zabawa, a nie tylko ciśnięcie do przodu zaciśniętymi pośladkami. To jest oczywiście moja perspektywa, nie każdy może się z nią zgadzać, ja jednak lubię w biznesie też odrobinę luzu. Dobra, lecimy dalej, przechodzimy do punktu 5 dzisiejszego podcastu, czyli dbanie o swój mental i ciągła praca nad swoją pewnością siebie. Ten punkt tak naprawdę powinien być umieszczony na samym początku tego podcastu jako punkt 0, jednak wiem, że jest on najmniej sexy. Dlatego celowo wrzuciłem go dopiero na 5 miejscu. Czy jednak chcesz, czy nie?
Czy mnie za to polubisz, czy znienawidzisz, nie interesuje mnie to. Najważniejsze jest to, żeby przekazać do siebie najlepszą wartość. Ale silny mental to klucz do osiągnięcia sukcesu w każdym biznesie, a network marketingu szczególnie. W MLM działa to dokładnie tak samo, aby z dnia na dzień stawać się coraz bardziej skutecznym networkerem, musisz pracować nad swoją głową, czy tego chcesz, czy nie. Między innymi robisz to, słuchając tego typu podcastów. Polecam tobie między innymi słuchać też podcasty u na przykład Rafała Mazura, czy na przygodach przedsiębiorców, czy u Macieja Wieczorka. Są świetne również treści. Ja mówię, nie jestem tutaj wyrocznią, jednak tutaj moje treści są dedykowane stricte dla network marketingu, jednak daję ci słowo, że z treści tych fantastycznych przedsiębiorców, o których wspomniałem, również wyciągnąć dla siebie masę fantastycznej wiedzy, szczególnie o Rafała Mazura, u którego sam się szkolę. Być może nawet, jeżeli już tego słuchasz w dalszej perspektywie, z nim współpracuję. Także naprawdę, mental to jest klucz. I oczywiście wszystko, o czym wspomniałem wcześniej, również wchodzi w skład całego procesu prowadzącego do sukcesu w tej branży. Jednak praca mentalna jest najważniejsza. Pamiętaj, że wszystko, co obecnie myślisz na temat siebie, zarabiania, rekrutacji, sprzedaży i tego, czy jest coś dla ciebie osiągalne, czy nie, wynika tylko i wyłącznie z przekonań, które masz dosłownie zainstalowane w swojej głowie. I daję ci słowo, te przekonania wcale nie są prawdą. Obrazując to na zasadzie tego, co mówi nauka, żeby tutaj nie było, że Rubin sobie coś wymyślił, nasze mózgi są dosłownie programowane od najmniejszych lat naszego życia i potem żyjemy zgodnie z przekonaniami, które zostały nam, uwaga, najczęściej nieświadomie, żeby tutaj nie było, że kogoś teraz będziesz obwiniać za to, bo to nie o to chodzi, wgrane przez naszych rodziców, rodzeństwo, otoczenie, szkołę i tak dalej. Głównie dzieje się to do 15 roku życia, a szczególnie do roku 7, gdy nasze mózgi znajdują się w najniższych częstotliwościach, czyli częstotliwościach delta od 1 do 3 Hz oraz teta od 4 do 8 Hz. Nie będę się tu jednak w tym odcinku mocno w to wgłębiał, stworzymy pewnie podcast na ten temat inny, a jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat znacznie więcej, do czego bardzo Cię zachęcam, bo pomijanie tematu mentalnego jest no idealną drogą do porażki, to daję Ci słowo, że mega pomoże Ci w tym moje całkowicie bezpłatne szkolenie online w tym temacie, na które możesz zapisać się z linku w opisie i to w dogodnym dla Ciebie terminie, gdzie całościowo omawiam ten proces, plus podaję jeszcze więcej wymarzonych, wiem, których kochasz, wskazówek do skutecznej rekrutacji oraz budowania marki osobistej w networku w obecnym świecie internetu. Link znajdziesz w opisie, tak jak wspomniałem. I praca mentalna, która tak jak mówiłem, często nie jest zbyt atrakcyjna, daje notabene najlepsze efekty. Pamiętaj więc przede wszystkim o pozytywnej komunikacji wewnętrznej do samego siebie i byciu dla siebie najlepszym przyjacielem, przyjaciółką. Wyobraź sobie, że w ciągu dnia masz od 60 tysięcy do 100 tysięcy myśli. Czy w ogóle zastanawiałaś się kiedykolwiek, jakie te myśli są? Bo one są na pewno, bo my myślimy z automatu. Więc przestań sobie dowalać i zaakceptuj to, że network i budowanie tutaj swojej pozycji jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Czerp radość z tego, co robisz i traktuj swoje niepowodzenia jako lekcje, z których wyciągaj wnioski. Nie ma osoby na świecie, której wszystko zawsze wychodzi. Najważniejsze jest to, aby wyciągać wnioski i iść dalej po swoje. Nasz mózg uwielbia z natury tworzyć tak zwane halucynacje. Tutaj pozdrowienia dla Mirosława Skwarka, bo to od niego jest słowo. Zresztą też polecam Mirka oglądać na YouTubie. I strachy, które w 99% są fikcją, a Ty możesz w 100% nad tym zapanować.
To, co Ci polecam, to stosowanie pozytywnych tak zwanych afirmacji, czyli słów i myśli na swój temat, najlepiej w czasie teraźniejszym i powtarzanie ich przynajmniej rano i wieczorem, regularnie, gdy Twój mózg pracuje w niższych częstotliwościach alfa. Znacznie więcej przykładów znajdziesz w szkoleniu, o którym wspomniałem wcześniej, do którego link znajdziesz w opisie. Ponieważ wtedy, czyli rano i wieczorem, znacznie lepiej trafiają wprost do Twojego systemu operacyjnego mózgu, jakim jest Twoja podświadomość. Przykładami takich afirmacji mogą być na przykład: ja od zawsze jestem świetna w rekrutacji, ja od zawsze zasługuję na sukces w MLM, ja od zawsze przyciągam świetnych partnerów biznesowych, ja od zawsze jestem świetny, świetna w sprzedaży, ja od zawsze jestem bardzo pewny siebie, bardzo pewna siebie. I podaj mi teraz chociaż jeden przykład, dlaczego nie warto mówić do siebie pozytywnie. Jeżeli masz taki przykład, śmiało, sekcja komentarzy zaprasza. Bo to, że może masz ochotę powiedzieć coś złego na mnie, bo coś cię gdzieś tam wkurzyłem i tak dalej, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, chociaż też nie polecam, bo mówienie na innych też do ciebie wraca, ale na siebie mówić źle? No, nie polecam ci tego i zacznij świadomie zmieniać swoją narrację na swój temat. Bo to, że ktoś ci kiedyś włożył syf do głowy, oczywiście nie obwiniaj tych osób, to nie oznacza, że musi tak być, bo to ty jesteś panem, panią swojego losu i ty bierzesz odpowiedzialność za to, jakie masz przekonania w swojej głowie, a patrząc na naukę, możesz je w 100% zmieniać, więc jeżeli tego nie robisz, to mówiąc wprost, robisz z siebie ofiarę. Lecimy dalej. Zaprogramuj swój mózg na pozytywny obraz siebie, co z dnia na dzień będzie wpływało na Twoją pewność siebie oraz lepsze wyniki. Daję Ci słowo, że tak będzie. Pamiętaj, że aby dostać znacznie więcej wiedzy na ten temat, całkowicie bezpłatnie, to jest na pewno dla Ciebie też bardzo ważne, bo nie o to chodzi, żeby też na początku drogi inwestować nie wiadomo ile kasy w swój rozwój. W opisie nagrania czeka na Ciebie link do bezpłatnego szkolenia online w tym temacie, a nie ukrywam, że ten temat to mój konik i nie mam sobie w nim równych w tej branży, a nawet ogólnie w branży całego rozwoju osobistego w Polsce. Dobra, lecimy dalej i punkt szósty, ostatni punkt, czyli wykorzystywanie sztucznej inteligencji i automatyzacji. Sztuczna inteligencja i tak naprawdę ona dopiero się rozkręca, a 2024 rok to będzie jej dalszy rozkwit, a dalej co będzie się działo, to aż ciężko jest mi sobie wyobrazić. Dlatego nie mógłbym o niej tutaj nie wspomnieć, a wiem, że w networku o tym jest kompletna cisza. Sam tworząc ten podcast, w około 15-20% wspierałem się jej pomocą, żeby stworzyć jego konspekt i wcale się tego nie wstydzę i właśnie wręcz nawet przeciwnie, będę o tym mówić głośno. Dziś skupię się na mówieniu samego czatu GPT, który już na ten moment jest w stanie tworzyć cuda. Świat bardzo mocno idzie do przodu i nie ma co z tym walczyć. Po prostu najlepiej jest to zaakceptować i z tego korzystać. Oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli chcesz, to możesz z tym walczyć, ale znowu zadam pytanie, po co? Tworzenie treści, opisów czy samych pomysłów pod content staje się znacznie prostsze właśnie dzięki wykorzystaniu AI, czyli sztucznej inteligencji. Oczywiście są grupy ludzi, którzy twierdzą, że korzystanie ze sztucznej inteligencji przy budowaniu marki, budowaniu biznesu to pójście na łatwiznę i zabiera to tak zwaną sprawczość tworzenia, bla, bla, bla. Jednak ja w tej kwestii mam zupełnie inne zdanie. Jeśli potrafimy coś wykorzystywać w mądry sposób i jest nam w stanie to zaoszczędzić czas oraz energię, to dlaczego niby tego nie robić? Biznes to mentalna gra, która często polega na tym, żeby być szybszym niż konkurencja. Sztuczna inteligencja może być faktycznie, przynajmniej na ten moment, czyli styczeń 2024 roku, nie zastąpi najlepszego eksperta od tworzenia wpisów czy strategii marketingowych, jednak naprawdę jest w stanie to zrobić w co najmniej 80% świetnie i przy okazji zaoszczędzić Twoje pieniądze i czas. Nie zapominajmy, że sztuczna inteligencja wykorzystana w mądry sposób ma być pomocą w budowaniu naszego biznesu, a nie złotą pastylką na rozwiązanie wszelkich problemów.
Osobiście jestem przekonany, że z biegiem czasu wielu copywriterów czy osób zajmujących się tworzeniem układania treści na social media, kontentu, straci swoje źródło dochodów na rzecz sztucznej inteligencji. Z racji tego, że dbam o pieniądze swoje, jak i moich odbiorców i klientów, również i Ciebie zachęcam do przyjrzenia się temu tematowi bliżej. Zastanów się, czy nie warto nawet spróbować zaprzyjaźnić się z czatem GPT i przykładowo pozadawać mu nawet na próbę w wersji bezpłatnej kilku podstawowych pytań typu: jak stworzyć dobry wpis na social media dla grupy docelowej X? Albo 10 pomysłów na dobre wpisy dla grupy docelowej takiej i takiej, która zachęci ich do przeczytania go w całości. Lub podaj mi 10 najlepszych nagłówków pod rolki w network marketingu. I tak dalej, i tak dalej. Czy to faktycznie jest jakieś ujmujące, że wesprzesz się sztuczną inteligencją i ona pomoże tobie troszkę w twojej kreatywności? No, nie uważam. Oczywiście, jeżeli masz inne zdanie, masz prawo, jednak ja zdecydowanie polecam Ci zaprzyjaźniać się z tym, co daje nam świat, a nie z tym walczyć. Nie neguj, sprawdź i spróbuj. Zgodzę się z tym, że ludzki mózg i nasza kreatywność cały czas trzeba rozwijać. Jednak sztuczna inteligencja naprawdę nie dość, że jest w stanie nas rozwijać, bo też trzeba umieć zadawać odpowiednie polecenia dla tej sztucznej inteligencji, to przede wszystkim, podkreślę to jeszcze raz, jest w stanie zaoszczędzić nam bardzo dużo cennego czasu, pieniędzy, energii w wielu kwestiach dotyczących budowania naszego biznesu oraz marki osobistej w branży MLM. A to dopiero początek jej wchodzenia na rynek i podejrzewam, że na tym kanale jeszcze na pewno do tego tematu wrócimy. Dobra, mój wspaniały network marketerze, tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Daj koniecznie znać w sekcji komentarzy, jak Ci ten odcinek się podobał oraz, aby być na bieżąco, zostaw swojego suba oraz łapkę w górę. Jeżeli ten materiał uważasz za wartościowy, to udostępnij go w swoim zespole, przekaż go dalej, pokaż go w social media, będę mega wdzięczny. Ja Ciebie teraz pozdrawiam serdecznie, życzę Tobie samych sukcesów i do zobaczenia w kolejnych materiale. Trzymaj się, cześć!